chciałbym prosić o ustosunkowanie się między innymi do takiego problemu, jak widzą relacje badań podstawowych i innych typów badań, jak widzą relacje między wynikami własnych badań a importem nowych technologii. To są tylko sugestie. Następne, w jaki sposób, jakimi środkami, czy wyłącznie finansowymi, polityka makroekonomiczna sprzyjać może wzrostowi innowacyjności w gospodarce. Chodzi tutaj w gruncie rzeczy głównie o to, w jaki sposób można zainspirować przedsiębiorstwa, sektor przedsiębiorstw do wzrostu nakładów na B plus R przedsiębiorstwa. Ponieważ jak wykazują wszystkie badania międzynarodowe, to właśnie w Polsce nakłady przedsiębiorstw na B plus R są relatywnie bardzo niskie. I wreszcie trzecie, to jest w jakimi środkami i w jakim stopniu Polska będzie zdolna do wykorzystania funduszy z Unii Europejskiej. Na ten temat pan minister przed chwilą sporo mówił, ale zachęcam panelistów do ewentualnych refleksji na temat tego, co zostało powiedziane. Ustaliliśmy również kolejność wypowiedzi. Pierwszą proszę panią profesor Jóźwiak o wypowiedź. Dziękuję bardzo. Proszę państwa, ja postaram się może nie tyle odpowiedzieć na zadane pytania, bo oczywiście próba odpowiedzi na nie zajęłaby mi nie 8 minut, jak pan profesor sugerował, a raczej kilkanaście godzin, jako że to są niezwykle skomplikowane rzeczy. Chciałam tylko kilka swoich uwag, czy może refleksji odnoszących się do tych pytań przedstawić państwu. Po pierwsze, wydaje mi się, że i wbrew tytułowi konferencji, i wbrew pytaniom, które pan profesor jako przewodniczący panelu zaadresował, nie istnieje oczywisty i bezpośredni związek pomiędzy nakładami na badania, pomiędzy innowacyjnością i wzrostem gospodarczym. Jest wiele przykładów na to, że aczkolwiek intuicja i modele gospodarcze podpowiadają, że relacje, czy raczej sprzężenie zwrotne występują, nie są one takie oczywiste ani takie proste. Kilka przykładów może pomiędzy innowacyjnością i wzrostem gospodarczym, żeby zdefiniować relacje. Popatrzyłam na dane dotyczące OECD, tak zwanego wskaźnika innowacyjności. Węgry plasują się w samej czołówce krajów o najwyższym wskaźniku innowacyjności. Polska lokuje się na szarym końcu. Jeśli zaś idzie o wzrost gospodarczy, zarówno przemiany strukturalne, jak i tempo wzrostu, jak i poziom życia, te różnice nie są aż tak istotne, aż tak zasadnicze. Nie kwestionuję tego, że badania naukowe, rozwój badań naukowych i poziom nakładów na badania naukowe może tworzyć platformę dla szybszego rozwoju gospodarczego, ale same z siebie takiego wzrostu gospodarczego nie warunkują. Najważniejszą kwestią, oczywiście znowu, żeby nie było wątpliwości, uważam, że istnieje jakiś minimalny poziom finansowania badań, przekroczenie którego w dół może być katastrofalne także dla gospodarki, nie tylko dla samych badań. Ale powtarzam raz jeszcze, to sprzężenie jest znacznie bardziej skomplikowane i jest silnie związane również z systemem organizacji badań i z systemem wydatkowania środków na badania naukowe. A przede wszystkim ważne jest to, jeśli popatrzymy na relacje pomiędzy, czy może porównamy to, co się dzieje, jeśli chodzi o wzrost gospodarczy i badania w Stanach Zjednoczonych, wzrost gospodarczy, badania w Europie. Zdecydowanie widać, że rozwiązania systemowe, że różnice w samych nakładach nie są tak dramatycznie duże, jak różnice w rozwiązaniach systemowych, które powodują lepsze, bliższe optymalnemu wykorzystanie środków na badania naukowe. Druga kwestia jest taka, że też wydaje mi się, że zbyt często innowacyjność czy innowacje utożsamiane są z badaniami naukowymi. Znowu chciałam zwrócić uwagę na to, że jest zasadnicza różnica pomiędzy nakładami na innowacje czy nakładami innowacyjnymi, a nakładami na badania naukowe. I według znanego zapewne państwu Community Innovation Survey, które było przeprowadzone w Polsce i innych krajach europejskich, z tego badania wynika, że w Polsce
nakłady na badania naukowe stanowią tylko niewielką część nakładów na innowacje. Co więcej, Polska się charakteryzuje tym, powiedziałabym, dość przestarzałym wzorcem, czy dość przestarzałą strukturą nakładów na innowacje. Mianowicie przeważają w nich nakłady na inwestycje. I znowu tu Polska jest podobna do tego, co się dzieje w Portugalii, która w tych wskaźnikach innowacyjności jest na szarym końcu. To, co jest ważne dla tych relacji, o których już wspominałam, ważne są rozwiązania systemowe, to też już wspomniałam o tym, a przede wszystkim rozwiązania systemowe, które moim zdaniem powinny tworzyć coś, co można by nazwać tworzeniem rynku wiedzy. Inaczej mówiąc, tworzenie mechanizmów konkurencyjności pomiędzy różnymi ośrodkami badawczymi. I inaczej mówiąc, nie wyobrażam sobie, że można było prowadzić badania, które miały podwyższyć konkurencyjność gospodarki polskiej czy jakiejkolwiek innej, czy konkurencyjność przedsiębiorstw, do których adresowane są wyniki badań naukowych, bez wprowadzenia mechanizmów konkurencyjności w samym sektorze B+R. Wydaje mi się, że tutaj z tego powodu szczególną rolę odgrywać powinny związki pomiędzy wynikami, pomiędzy badaniami naukowymi, badaniami i rozwojem, czy B+R+I, jak pan minister proponował, a przemysłem. Nie tylko z tego powodu, że naukowcy chętnie by wyniki swoich badań sprzedali i przekazali do praktyki, ale z tego właśnie powodu, że poprzez związki z przemysłem i biznesem tworzy się właśnie konkurencyjny rynek dla gospodarki. Chodzi tu o to, że poprzez udział, również poprzez finansowanie badań naukowych, poprzez udział przemysłu i biznesu w systemie badań naukowych tworzy się konkurencyjne mechanizmy pomiędzy ośrodkami badawczymi, pomiędzy instytucjami uczestniczącymi w badaniach. Z tego punktu widzenia wydaje mi się, że to, co powinno nas niezwykle interesować w programach rozwoju badań naukowych w Polsce, to jest stworzenie kanałów transferu wyników badań do gospodarki na wiele sposobów, jak widzieliśmy z wystąpienia czy z wykładu pana ministra Kleibera. Ministerstwo Nauki i Informatyzacji, kierownictwo ministerstwa jest świadome tych konieczności takich rozwiązań. Wydaje mi się, że to, co jest niezwykle ważne, to również tworzenie sieci współpracy pomiędzy instytucjami badawczymi oraz sieci współpracy pomiędzy instytucjami badawczymi i pomiędzy środowiskiem akademickim i praktyką, a przemysłem i biznesem. Z dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, że przy tej okazji powstaje coś, co można by nazwać masą krytyczną, niezbędną dla osiągnięcia znaczących badań. Po drugie zaś, wiadomo już, że w tej chwili na świecie, w rozwiniętych gospodarkach, coraz mniej znaczących wyników, jeśli chodzi o badania aplikacyjne, uzyskuje się w laboratoriach uniwersyteckich. Że w tej chwili, nie mówię o badaniach podstawowych, ale również badania podstawowe są prowadzone poza uniwersytetami. Inaczej mówiąc, następuje bardzo wyraźna zmiana strukturalna i nie możemy tego ignorować. Inaczej mówiąc, odejście od zamykania się z badaniami wyłącznie w środowisku akademickim czy uniwersyteckim jest po prostu nie do przyjęcia. Jeszcze tylko jedno zdanie na zakończenie moich uwag. Takie mianowicie, że kiedy patrzyłam na dane informujące o zapotrzebowaniu na wyniki badań naukowych ze strony polskiego przemysłu, dane statystyczne, dane wynikające również z tego Community Innovation Survey, nie mam żadnych wątpliwości, że w tej chwili to po stronie gospodarki leży przyczyna, jakby powiedzieć, zahamowania sektora B+R. Inaczej mówiąc, ze względu na wcześniejsze spowolnienie wzrostu gospodarczego, reakcją ekonomiczną przedsiębiorstw było ograniczenie swoich
relacji z badaniami, a także ograniczenie nakładów na badania. Miejmy nadzieję, że teraz wzrost gospodarczy może spowodować zwiększenie zainteresowania. Mówię o tym, żeby pokazać, że to nie jest tak, że tylko badania i rozwój mogą stymulować wzrost gospodarczy. Może być na odwrót, inaczej mówiąc, wzrost gospodarczy może być odpowiedzialny za rozwój badań naukowych w Polsce. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję pani profesor, również za utrzymanie się w czasie. Pan profesor Grudzewski, bardzo proszę. Panie przewodniczący, szanowni państwo, chciałbym tutaj wskazać na niektóre problemy i zagadnienia, które są związane z osiągnięciem przewagi konkurencyjnej polskich przedsiębiorstw przy wejściu do Unii Europejskiej. Przeprowadzone wiele lat temu badania wskazały na to, że 15% polskich przedsiębiorstw działających na terenie Polski jest zdolnych do tego, żeby z miejsca konkurować w Unii Europejskiej. 40% może osiągnąć taki poziom, jeżeli uda się je prawidłowo i właściwie restrukturyzować pod kątem widzenia nowych produktów i nowych technologii, pod kątem widzenia restrukturyzacji rynku. 45% przedsiębiorstw to są takie, które nie są zdolne do tego, żeby nawet po restrukturyzacji osiągnąć poziom umożliwiający konkurencję. A w związku z tym, że przeważnie tą konkurencyjność, tą przewagę konkurencyjną definiujemy faktem, że przedsiębiorstwo musi osiągnąć i wytwarzać produkty lub świadczyć usługi co najmniej na przeciętnym poziomie światowym, jeżeli chce być przedsiębiorstwem konkurencyjnym. Drugie, że musi to przedsiębiorstwo wytwarzać wyroby nowoczesne pod względem typu i pod względem wykonania, a także zwrócić uwagę na koszty wytworzenia tych produktów, na czas realizacji procesów produkcyjnych, na koszty eksploatacji, na serwis i być zdolne do zmian produktowych tak, żeby satysfakcjonować klientów, żeby spełnić ich oczekiwania. To oznacza konieczność wzrostu przedsiębiorczości i innowacyjności w przedsiębiorstwach. Ale żeby to osiągnąć, proszę państwa, to wszystko trzeba oprzeć jednak na wiedzy. Wiedza jest moim zdaniem źródłem możliwości kreowania nowych wyrobów, które wykorzystają wyniki inżynierii materiałowej, czy technologii informacyjnej, czy technologii telekomunikacyjnych, czy biotechnologii, czy innych ciekawych, interesujących rozwiązań, które przynosi nauka. Żeby tą wiedzę zaadaptować w przedsiębiorstwach, trzeba nie tylko oprzeć tą gospodarkę na wiedzy, ale trzeba zarządzać tą gospodarką w przedsiębiorstwach. A co to, proszę państwa, oznacza? To znaczy, że trzeba tą wiedzę rozwijać. Tą wiedzę jawną, która jest opisana w książkach, podręcznikach, w dokumentacji, ale także tą wiedzę niejawną, która zależy od kapitału intelektualnego, które potrafimy zgromadzić w naszych przedsiębiorstwach, od ludzi, którzy mają szczególne uzdolnienia, którzy są twórczy, kreatywni, którzy są zdolni do tworzenia innowacji, którzy mają nie tylko zdolności twórcze, ale też i osobowość twórczą, których wyniki i rezultaty mogą stanowić o postępie technicznym i technologicznym określonego przedsiębiorstwa. Proszę państwa, to zarządzanie wiedzą wymaga tworzenia szczególnych asocjacji. To znaczy nie tylko trzeba przejść przez te etapy Total Quality Management, czyli zarządzanie z uwzględnieniem kryterium jakości, przez to, co nazywamy tworzeniem organizacji inteligentnej, tworzeniem wirtualnych organizacji, tworzeniem organizacji zwinnych, które mogłyby reagować w odpowiedni sposób na otoczenie i wykorzystywać z otoczenia szanse, które przed tymi przedsiębiorstwami się otwierają i możliwością eksportu tych towarów na określone rynki. Ale także istnieje tutaj bardzo poważna konieczność stworzenia określonego systemu funkcjonowania zarządzania wiedzą,
Mam na myśli korzystanie szerokie z baz danych. Korzystanie szerokie z internetu to jest na pewno olbrzymi zastrzyk wiedzy i umiejętności, które można wykorzystać, kreując określone przedsięwzięcia w przedsiębiorstwie w zakresie technologii, w zakresie organizacji, systemu zarządzania i systemów dystrybucji. Bo konkurencyjność oznacza także, że przedsiębiorstwo musi być ze swoimi towarami o krok wcześniej, niż zrobi to konkurencja. Że musi przyciągać klientów, że musi dbać także o lojalność tych klientów. To oznacza nie tylko umiejętne zarządzanie zasobami, nie tylko umiejętne kreowanie nowych wyrobów poprzez odpowiedni nowoczesny design albo zastosowanie różnego rodzaju rozwiązań warsztatowych, ale także oznacza umiejętne kierowanie dystrybucją, umiejętną promocję tych wyrobów, umiejętną informację o tych wyrobach, umiejętne przyciąganie klientów i to krajowych i zagranicznych. Wydaje nam się, że wiele przedsiębiorstw zrobiło dość znaczny postęp. Świadczy o tym fakt, że produkcja w naszym kraju wzrosła dość znacznie w ostatnim roku, że bardzo poważnie zwiększył się eksport naszych towarów i produktów i to nie na wschodnią ścianę, bo to jest naturalne, ale na zachodnią ścianę. To jest ta siła przedsiębiorczości, która tkwi w naszym społeczeństwie wtedy, kiedy przyłożą naszym przedsiębiorcom brzytwę do gardła, a może i dwie brzytwy do gardła, to wtedy są najzdolniejsi, najbardziej twórczy i najbardziej kreatywni. Myślę, że z tego tytułu można złożyć gratulacje wielu przedsiębiorstwom w Polsce. Polska Akademia Nauk, między innymi kapituła medalu Tadeusza Kotobielskiego, złożyła taką gratulację jednemu z przedsiębiorstw, które osiągnęło znakomite wyniki. Grochlin to jest przedsiębiorstwo, które opanowało 5% rynku, proszę Państwa, niemieckiego w zakresie przygotowywania pewnych urządzeń dodatkowych i wyposażenia samochodów. Taka gratulacja im została złożona. Ja myślę, że trzeba gratulować wielu naszym polskim przedsiębiorcom, bo stanęli na odpowiednim poziomie. Dziękuję bardzo Państwu za uwagę. Dziękuję bardzo. Z kolei prosimy pana profesora Woźnickiego. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, ja zastanawiałem się, jakiego aspektu dotknąć, bo mamy bardzo niewiele czasu. I chciałem powiedzieć o czymś, o czym rzadziej mówimy, zwłaszcza my ludzie nauki, na ogół w ogóle o tym nie mówimy. I chciałbym się posłuchać też organizatorów tej debaty i zająć się w tej wypowiedzi raczej gospodarką niż nauką. Ponieważ w istocie chodzi o rozwój innowacyjny na tle polskiej polityki makroekonomicznej. Temat szczegółowy, o którym chciałbym poświęcić tę refleksję, to sprawa właściwie instrumentarium rynku kapitałowego na rzecz przedsięwzięć, które zapewniałyby zdynamizowanie rozwoju innowacyjnego w naszym kraju, zwłaszcza w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem mikroprzedsiębiorstw, czyli właśnie takich, które są jakby dla ludzi nauki, dla innowatorów ze środowisk naukowych. Przesłanką, żeby właśnie coś powiedzieć na ten temat, stała się dla mnie prezentacja książki pani Alicji Kornasiewicz pod tytułem Venture Capital, która ukazała się bardzo niedawno. Wydaje mi się, że to jest ważna książka i polecam ją. Nie byłem proszony o promocję tej książki. Chcę nawiązać trochę do jej tez. Więc jaka jest sytuacja w Polsce, jeśli chodzi o środki Venture Capital? No bardzo zła. Cała Europa dramatycznie przegrywa w tym zakresie ze Stanami Zjednoczonymi, które absolutnie dominują, jeśli chodzi o środki venture capital i w ocenach amerykańskich. Tam się prowadzi badania nad rozwojem sektora wiedzy w sposób planowy, nad rozwojem systemów edukacyjnych. Także NSF to finansuje. Ja myślę, że przed nami dopiero zapowiedź wchodzenia w tego rodzaju badania w Polsce. Trzeba to robić, ponieważ my sami prawie nic nie wiemy. O venture capital wiedza w Polsce jest zalążkowa. Nawiązuje tu do nazwy seed capital,
kapitału zalążkowego, który jest potrzebny dla małych przedsiębiorstw. No ale coś wiemy, trzymając się definicji ogólniejszej znacznie w Europie niż w Stanach Zjednoczonych, gdzie venture capital tam oznacza finansowanie przedsięwzięć innowacyjnych opartych właściwie o nowe technologie wprowadzane w tych firmach małych, zakładanych właśnie. Tutaj także wykup menedżerski w rozumieniu private equity obejmuje tę problematykę venture capital w Europie i w Polsce. Co za tym idzie, mamy tylko 6% PKB. Udział obu tych rodzajów finansowania, podczas gdy w samej Wielkiej Brytanii jest razy 10, a w całej Europie razy 4 w jednostkach względnych. Trzeba, żeby zobaczyć skalę różnic, które nas tu dzielą od krajów rozwiniętych, trzeba przemnożyć te wskaźniki 4 albo 10 przez wskaźniki różnic w poziomie PKB, w poziomie bezwzględnym. Więc mamy gigantyczny do nadrobienia w tym miejscu brak. Drugi brak w ramach diagnozy to fakt, iż tylko 7% środków venture capital w Polsce to są środki krajowe, czyli one, środki krajowe, kapitał krajowy ujawnia się już w inwestowaniu w rozmaite przedsięwzięcia, ale wcale w inwestowaniu w rozwój nowych technologii. Ja proponuję tezę, że to się nie dzieje samo i że to nie jest zbieg okoliczności, tylko to jest wynik pewnej polityki niedostrzegania tego problemu. I to może dlatego, że ważniejsze były inne kwestie. Polska się rozwija od kilkunastu lat w nowych uwarunkowaniach, więc ja nie formułuję żadnej łatwej krytyki. Instrumentarium rynku kapitałowego na rzecz rozwoju to jest temat, który właściwie się rodzi, bo rynki kapitałowe najpierw finansowały w swój własny rozwój. Niedorozwój tych instrumentów był przecież oczywisty w Polsce. W każdym razie stajemy przed problemem wejścia na drogę znalezienia instrumentów, które by zaczęły budować rynek innowacyjności w Polsce w mikroprzedsiębiorstwach, małych przedsiębiorstwach, w mniejszym stopniu myślę tu o dużych i średnich firmach. Rynek. To co to znaczy? To znaczy w takich instrumentach, które zaczęłyby budować podaż i popyt na i usługi instytucji, które mają wspierać komercjalizację nowych pomysłów. Te nowe pomysły mogą być nowe w Polsce, one mogą być stare w świecie. Jeśli będą prowadzić do produktu, który będzie dobrze sprzedawalny, to trzeba to robić. Nie trzeba mylić innowacyjności w skali globalnej z innowacją w danej firmie, która osiąga coś na rynku. Każdy sukces rynkowy będzie w tym rozumieniu innowacją i zasługuje na zainteresowanie inwestorów, których przecież w przypadku venture capital trzeba nazwać współudziałowcami przedsięwzięcia, którzy liczą na zwrot, ale nie kredytują, tylko współdziałają. To oznacza, że trzeba ich także szkolić, trzeba szkolić, edukować wszystkich partnerów na tej drodze i zacząć poszukiwać takiego instrumentarium w sferze podatkowo-prawnej i w sferze systemowej. Bez zmiany ustaw tego się nie da zrobić, które zaczną budować ten segment rynku usług kapitałowych. Także to nie jest wniosek do ministra nauki. Chyba że do ministra nauki jako wnioskodawcy prac, które trzeba prowadzić dalej. To jest główny hamulec komercjalizacji technologii na tym szczeblu i doświadczenia, które tutaj mam na myśli, płyną zarówno z doświadczeń mojej uczelni, która usiłowała ustanowić i ustanowiła taki seed capital na szczeblu uczelnianym i miała problem, żeby namówić chętnych do skorzystania z tego. Z Centrum Innowacyjności FIRE, której prezes pan Kaczmarek będzie miał jutro wystąpienie, gdzie także no, nie zostaliśmy zasypani jakimś nadmiarem wniosków w sprawie komercjalizacji nowych technologii z przepełnionych szuflad. Nie wiem, czy teza prawidłowa jest taka, że szuflady są puste, ale one są przynajmniej w tym oglądzie prawie puste. Z czego to się może brać? Otóż w moim przekonaniu to z niewiary w sukces.
To znaczy ogólnie biorąc mamy w Polsce kryzys wiary w to, że się uda i kryzys zaufania, że to jest coś warte od tych, u tych z kolei, którzy by chcieli w to inwestować. Więc ten podwójny kryzys trzyma niejako podaż i popyt w ryzach. Wydaje mi się, że trzeba szukać instrumentarium uwolnienia tego rynku, czyli trzeba przełamywać kryzys wiary i wiarygodności. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Obecnie prosiłbym pana, dziękuję bardzo. Obecnie prosiłbym pana Guldę o zabranie głosu. Dziękuję bardzo. Szanowni państwo, jest bardzo trudno po tak świetnych, znakomitych nazwiskach i osobistościach powiedzieć coś jeszcze nowego i mądrego i ja rozumiem, że moją rolą w tym panelu jest niejako podzielić się czy skonfrontować tą wiedzę i te wypowiedzi, które padły do tej pory z działaniami Ministerstwa Gospodarki w zakresie właśnie polityki innowacyjnej. Pan minister Klajber powiedział bardzo wiele bardzo optymistycznych i moim zdaniem bardzo ważnych słów na temat tego, jak Ministerstwo Nauki widzi swoją rolę w kreowaniu polityki naukowej, polityki naukowo-technicznej i innowacyjnej, bo te rzeczy są jakoś bardzo ze sobą zazębione. Ja postaram się równie optymistycznie przekazać państwu informacje na temat tego, że to, co przed chwilą państwo słyszeliście jako pewne wskazówki, oczekiwania czy pewną diagnozę stanu, odnajduje się już w realizowanych albo w opracowywanych dokumentach, nie tylko o charakterze strategicznym, ale dokumentach o charakterze wykonawczym, żeby nie być gołosłownym. Mamy Narodowy Plan Rozwoju na lata 2004-2006, a w nim w szczególności sektorowy program operacyjny Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw. Jedno z pytań przewodniczącego panelu dotyczyło właśnie możliwości absorpcji tych środków i naszego przygotowania. Mnie się wydaje, że sam fakt, że środki w tym sektorowym programie operacyjnym są podzielone na te dwa filary, czyli na bezpośrednie wsparcie dla przedsiębiorstw i wsparcie otoczenia przedsiębiorstw, w tym w otoczeniu przedsiębiorstw właśnie funduszy pożyczkowych i inwestycyjnych, w szczególności tych inwestycyjnych o charakterze funduszy kapitału zalążkowego, o których wspomniał pan profesor Woźnicki, o infrastrukturze parków naukowo-technologicznych, technologicznych, przemysłowych, ale również inkubatorów, w tym eksplicytnie wymienionych inkubatorów przedsiębiorczości akademickiej, czyli inkubatorów ulokowanych w otoczeniu bądź wręcz na terenie jednostek akademickich, uczelni wyższych, ale również instytutów czy zgrupowań instytutów. To są również środki na centra zaawansowane technologii, centra zaawansowanych technologii, centra doskonałości, ale również cały system grantów na współpracę między przedsiębiorstwami i sferą naukowo-badawczą. Grantów, które mają powiedzmy charakter dzisiejszych grantów celowych czy znanych z projektów europejskich kraftów. Gdzie w tym wszystkim odnajduje się jeszcze dodatkowo Ministerstwo Gospodarki z innymi możliwościami i planami? Dla nas jest oczywiste, proszę państwa, nie było o tym dzisiaj wprost jeszcze tutaj do tej pory mowy, że wzrost nakładów na sferę badawczo-rozwojową jest niezbędny. Te scenariusze, które minister Klajber przedstawił, któryś z nich musi się ziścić i miejmy nadzieję, że nie ziści się ten najbardziej płaski. W każdej innej sytuacji, w której ma nastąpić wzrost wydatków na B+R, musi nastąpić przede wszystkim wzrost wydatków ze sfery przedsiębiorstw. Wzrost nakładów na działalność badawczo-rozwojową z budżetu państwa, gdyby chcieć nawet osiągnąć ten modelowy cel barceloński, 3% nakładów z PKB na badania i rozwój, to jednak w tym samym dokumencie zapisana jest jeszcze struktura tych nakładów, w której mówi się, że 1/3 powinna pochodzić z budżetu państwa, 2/3 powinny pochodzić z środków przedsiębiorstw. My mamy w Polsce w tej chwili sytuację dokładnie odwrotną. W przeważającej części, właśnie w około 60 kilku procentach, nakłady na badania i rozwój pochodzą z budżetu państwa. W związku z czym musimy nie tylko zwiększyć nakłady, ale musimy zmienić ich strukturę. Wydaje się więc uzasadnione zaproponowanie konkretnych instrumentów, które spowodowałyby zachętę, spowodowałyby wzrost zainteresowania nakładami na szeroko rozumianą działalność innowacyjną, właśnie tak jak powiedziała pani profesor, szeroko, nie tylko w odniesieniu do samej działalności badawczo-rozwojowej, ale tego, co jest innowacyjnością w rozumieniu przedsiębiorstwa. Na te musimy zachęcić w związku z tym przedsiębiorstwa do właśnie ponoszenia tych wydatków. Wydaje nam się, przeanalizowaliśmy w ministerstwie, w naszym departamencie sytuację w zakresie takich instrumentów wspierających innowacyjność we wszystkich krajach
dotychczasowych krajach Unii Europejskiej i nowych członków. Wybraliśmy wśród nich 18, które wydawały nam się możliwe do zaakceptowania w polskich warunkach. Ostatecznie wybraliśmy z nich 3, które chcemy zaproponować i to stanowi rdzeń dokumentu, który w tej chwili jest w fazie opracowywania założeń, czyli ustawy o wspieraniu działalności innowacyjnej. To jest jeden z tych dokumentów, który wpisuje się w strategię rządu polegającą na znoszeniu barier dla działalności przedsiębiorstw, obniżaniu, tak powiem, trudności w organizacji pracy samego przedsiębiorstwa czy w zmaganiach z administracją. Oczywiście są głosy i to jest coś, na co należy zwrócić uwagę i o czym należy pamiętać, że wszelkie manipulacje przy systemie podatkowym są zawsze niebezpieczne. One mogą rodzić patologię, one mogą prowadzić do pewnych wynaturzeń, ale wydaje się, że jeśli chcemy uzyskać efekt dużej skali, o możliwie szerokim dostępie, o dużej bazie przedsiębiorstw, które będą mogły mieć dostęp, to właśnie daleko posunięty automatyzm, a nie uznaniowość, daleko posunięta prostota w prostych i oczywistych kryteriach, a nie subiektywność oceny jakichś kryteriów, to jest klucz do tego, żeby system mógł zostać masowo wykorzystany i zastosowany. Drugi pakiet propozycji, który opracowujemy w ramach właśnie założeń ustawy o wspieraniu działalności innowacyjnej, dotyczy bardziej tej sfery polityki innowacyjnej i pewnych organizacyjnych form jej wspierania. Proszę Państwa, polityka innowacyjna jest polityką horyzontalną, w związku z czym jest jedną z bardzo trudnych polityk i sam fakt, że dziś przy jednym stole i przy jednych nagrodach występuje minister nauki i przedstawiciel ministra gospodarki, to już jest bardzo dobrze. To znaczy, że już te dwa ministerstwa, które reprezentują niejako stronę podażową i popytową w odniesieniu do innowacji, rozmawiają ze sobą, opracowywują, są w stanie razem pracować. Są w stanie również opracowywać wspólne dokumenty. Mój departament był bardzo mocno zaangażowany w opracowywanie dokumentu pod tytułem Strategia wzrostu nakładów na B+R w celu realizacji założeń strategii lizbońskiej, z czego ja jestem bardzo szczęśliwy i bardzo się cieszę, że do takiej współpracy z Ministerstwem Nauki zostaliśmy włączeni i dopuszczeni i mieliśmy szansę do odegrania jakiejś istotnej roli. Trzeba się zastanowić teraz dalej, jak polityka innowacyjna, jaką państwo ma rolę do odegrania w polityce innowacyjnej na zasadzie, na poziomie struktur administracji państwowej. Czy sytuacja, jaka jest, czyli polityka horyzontalna, ale realizowana oddzielnie w różnych ministerstwach i dopiero poprzez Radę Ministrów jakby spotykająca się w jednym miejscu, czy może jakaś inna propozycja w krajach wysoko rozwiniętych, tych, które są w Europie chociażby liderami w odniesieniu do innowacji, takich jak Finlandia, Holandia, Irlandia, od kilku lat, a w Holandii właściwie od kilku miesięcy dopiero, wprowadzony został pomysł na swego rodzaju radę zahaczoną, wysoko ulokowaną na poziomie premiera, radę do spraw innowacyjności, mówiąc w wolnym tłumaczeniu czy w pewnym skrócie myślowym, czyli radę złożoną z osób reprezentujących i środowiska naukowe, ale i środowiska intelektualne, ale również środowiska gospodarcze, samorząd gospodarczy. To jest pomysł, który być może jest wart rozważenia, który należy przyciąć do naszej rzeczywistości polskiej. Być może również jakaś organizacja zajmująca się koordynacją wdrażania tych instrumentów polityki innowacyjnej, które już w tej chwili są podane w Narodowym Planie Rozwoju i następnych, których miejmy nadzieję będzie jeszcze więcej w następnym okresie programowania na lata 2007-2013, jest zasadna. To są też w pewnym sensie otwarte jeszcze pytania i propozycje, które być może teraz, być może później warto przedyskutować. Dziękuję bardzo.